Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Na ryby z Dawidem Bartkiem. Dzisiaj mamy powrót z serii. Powrót z serii, co łowić w danym miesiącu, na co i gdzie. Czyli dzisiaj mamy wrzesień, czyli co łowić we wrześniu. A i taka krótka jeszcze informacja, zanim zaczniemy. Teraz filmy będą się pojawiały na weekend, żebyście po prostu byli na bieżąco. Więc zacznijmy. Po raz kolejny z wędkarskim kalendarzem brany. A więc rady dzisiaj na wrzesień. Rady na wrzesień. Na spawik. Rozpoczyna się klimatyczna jesień. Spadki temperatury pogarszają się. Żerowanie ryb karpiowatych, przede wszystkim w małych akwenach. W jeziorach i w większych zbiornikach wahania temperatury wody są mniejsze i tam okresy dobrych brań trwają dłużej. Wzrasta skuteczność przynęt naturalnych. Nadal dobra pora połowu płoci, karpia, leszcza, okonia. W rzekach sporo szans na jazia, klenia, świnkę i brzanę. Jazia, rybę bardzo ostrożną, łowimy wędką spawikową z obciążeniem, stosując białe i czerwone robaki oraz ślimaki. Można też go łowić z zestawem bez obciążenia na dotyk, zakładając na haczyk owady. Świnkę najskuteczniej łowimy na przepływankę, zaczynając przynajmniej zatopieniu spawika. Z upływem wrześniowych dni płoć przemieszcza się w głębsze partie wód, więc zatem z sukcesów rokuje łowienie z dna. Jednak w dni cieplejsze i słoneczne na dobre brania możemy liczyć łowiąc w pół wody. Brzany należy szukać w nurcie, także w miejscach spowolnionego prądu. Łowić ją można zarówno na przystawkę bez spławika, jak i na przepływankę. A co na spinning? Zobaczmy. Wrześniowe okonie. To już obiegowe określenie pomyślonych łowów tego drapieżnika. Niestety tych najbardziej okazałych medalowych garbusów jest coraz mniej. Tym staranniej więc powinien być dobrany sprzęt. Lekkie wędzisko, mały kołowrotek i cienka żyłka umożliwiająca wyrzuty niewielkich błystek obrotowych oraz twisterów. W rzekach nizinnych w sąsiedztwie różnych umocnień wodnych, główek, opasek oraz w pobliżu burt brzegowych polujemy na wszystko widzącego. Bolenia. Radzimy przestrzegać przykazań doświadczonych boleniowców. Łowić na główkach samotnie, być dla ryby niewidocznym, prowadzić odpowiednio przynętę z właściwą prędkością i mieć właściwy sprzęt. W praktyce oznacza to lekkie, elastyczne wędzisko, kołowrotek o takim położeniu, który umożliwi bardzo szybkie prowadzenie małych błystek na cienkiej żyłce. Wytrwani łowcy stosują też małe, od 5 do 7 cm pływające woblery. O tej porze roku bolenie żerują głębiej, coraz rzadziej zdradzi tego karpiowatego drapieżnika charakterystyczne bicie na powierzchni wody. Coraz lepiej żeruje sandacz. Typowe łowiska rzeczne to doły między główkami, obfitujące jednak w liczne zaczepy. W jeziorach, miejscach położone dalej od brzegu, o twardym piaszczystym dnie, sandacz unika strefy zarośniętej. Piękne okazy tej ryby łowić także w zbiornikach zaporowych. Skutecznymi błyskami na sandacza są małe, cienkie wahadłówki typu szwedzkiej toby. Wahadłówki z twisterem, na przykład Timber Doddle, a także głęboko zanurzone są obrotówki typu Aquila Long z rybką Mino. A co na muchę? Rozpoczął się paromiesięczny okres ochronny pstrąga potokowego i źródlanego oraz troci jeziorowej i wędrownej. Z klasycznych ryb łowionych na muchę pozostały na placu boju lipienie, tęczaki i głowacice. Warto poszerzyć to muszkujące grono choćby oklenia, jazia lub jelca. Lipień, którego naturalnym pożywieniem jest wyłącznie fauna unoszona prądem wody, żeruje teraz dość długo. Podczas całego dnia sporo więc szans, iż ta ryba pięknie wskoczy do suchej muchy z nimfą lub do muchy mokrej. Głębokie prowadzenie takiej nimfy, często przypominającej kiełża,
Wymaga sporych umiejętności. No, tutaj mamy jeszcze trochę o karpiu, ale tego już nie będę czytał, ponieważ myślę, że wiele z Was wie z reguły, na co bierze karp i w jaki sposób. Mamy tutaj jeszcze informacje dotyczące lipienia. No, więc to by było tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!